Tytuł kursu: Roboty tapeciarskie. Moduł: Uszkodzenia tapet i sposoby ich naprawy. Temat: Zagrzybienie jako jeden z typów uszkodzeń tapet. W dzisiejszych czasach tapetowanie stało się znowu bardzo popularne. Aby długo cieszyć się pięknymi ścianami, trzeba pamiętać, by szczególnie dbać o pomieszczenia, w których występują. Jednym z gorszych uszkodzeń tapet są grzyby i pleśnie. Czym są grzyby pleśniowe? To liczna grupa organizmów należących do klas sprzężniaków, workowców i grzybów niedoskonałych. Są wśród nich gatunki patogenne, patogeny, bardzo szkodliwe dla zdrowia. Jeżeli chodzi o zagrzybienia, to rozróżniamy grzyby pleśniowe, wykwity solne, purchle. Najczęściej spotykamy je na powierzchniach tynków, tapetach, powłokach malarskich, drewna i materiałów drewnopochodnych. Grzyby pleśniowe pojawiają się zawsze tam, gdzie znajdują dobre warunki do rozwoju. Sprzyjającymi czynnikami są właściwy poziom wilgotności, odpowiednia temperatura i pokarm. Najczęstsze błędy eksploatacyjne sprzyjające rozwojowi grzybów to nadmierna emisja pary wodnej, np. suszenie prania w pomieszczeniach do tego nieprzystosowanych, brak lub niewydolna wentylacja pomieszczeń, oszczędności w ogrzewaniu lokali, plastikowe okna, zbyt szczelne drzwi. Aby przystąpić do odgrzybiania, należy wykonać zestaw badań i pomiarów, które pomogą określić przyczyny powstania zagrzybienia. Zebrane wyniki i inne dane są zawarte w protokole powykonawczym. Jest on integralną częścią wykonywanej usługi. Po skończeniu zabiegów przekazuje się go klientowi wraz z dokumentacją fotograficzną, zaleceniami, poradami eksploatacyjnymi i gwarancją. Proces odgrzybiania opiera się na specjalnie dobranych preparatach, narzędziach, wiedzy i doświadczeniu. Pozwala on na likwidowanie zagrzybień bez kucia, zbijania tynków czy drapania ścian. Kilka godzin pracy pozwala na dokładne usunięcie grzybów, ich zarodników, przetrwalników i oddanie do użytku wyjałowionego i w pełni bezpiecznego pomieszczenia. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.